Spotkanie u księdza biskupa Tadeusza w gronie kurii diecezji, ale także i pana prezydenta razem ze współpracownikami dotyczyło pobytu naszych studentów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia tutaj w Zielonej Górze. Od 5 do 11 lipca przyszłego roku przyjedziemy tutaj na obóz, będzie to mniej więcej 700 osób. Chcemy poznać miasto, diecezję, no i także uczestniczyć w obchodach 700-lecia praw miejskich i chyba 800-lecia istnienia Zielonej Góry. My tak troszeczkę humorystycznie powiedzieliśmy, że to dodając te dwie liczby mamy piękną rocznicę 1500 lat. Tak, będziemy tutaj się formowali, modlili, ale także poznawali miasto, poznawali region. Dla stypendystów będzie to czas na integrację, także formację w duchu wartości świętego Jana Pawła II, bo oni są nazywani słusznie żywym jego pomnikiem. Więc żeby to było możliwe, oni muszą się spotkać, muszą się pomodlić, muszą się polubić, muszą stworzyć prawdziwą wspólnotę. I dlatego to spotkanie było tutaj u księdza biskupa.